Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Giselberg na moim kanale. No i tak, w dzisiejszym odcinku sobie siejemy. Wczoraj był pierwszy odcinek, który najlepiej nie poszedł, ale za to potem był live i on już poszedł znakomicie nawet. Znaczy nie znakomicie, to tak nie było, ale w miarę dobrze się przyjęła ta seria na live, widziałem. Także dzisiaj o 20:30 też będzie live z tej mapy, o taką mówię. Od razu zapowiadam. No i tak, dzisiaj sobie siejemy pszenicę, jedno pole zasiałem pszenicę, ogólnie będzie trzy pola pszenicy, jedno kukurydzy, dwa buraki, jedno buraków. Na sumie buraki, tak, buraki są fajne. No i my sobie dzisiaj siejemy tutaj pole numer 36. Ono nie jest jakieś takie duże, ono się wydaje duże, ale gdzie to duże pole? To nie jest duże pole, no nie, gdzie tu panie, to nie jest duże pole, to jest bardzo małe pole, no nie. No, może trochę duże jest, no nie, ale no bez przesady. Dobra, teraz jakoś tak ładnie tutaj to posiać. Ja nie wiem jak to siać tutaj, żeby to było bardzo, no dosyć ładnie, żeby postaram posiać, o Boże. Zresztą jak mówię, bardzo ładnie postaram się to posiać, żeby było bardzo ładnie posiane. Chociaż to pewnie nie wyjdzie tak jak ja bym chciał w 100%. No wczoraj na live się bardzo ścianie męczyłem, to był to wie. No miałem pole, na którym był słonecznik i w ogóle tego ścierniska widać nie było, znaczniki nawet nie pomagały w niektórych miejscach. No była porażka po prostu, a dzisiaj no po prostu tutaj widzicie chwasty są, także tutaj mogę sobie bez problemu podziałać na tym polu. Będzie tak prima sort wręcz. Nie no, ale ogólnie idzie dobrze. Ja tak myślę, że tak, kto sobie gdzieś przepołowie, to więc zaraz tutaj się przetnę tym siewnikiem gdzieś przez środek, tak pomiędzy tym laskiem i będziemy sobie siać to połowę. Dzisiaj odcinek to nie wiem, jak długość, może 20 minut, tak powiem dłużej. Czekajcie, tu sobie wjadę, bo tutaj ścierniska nie dosiałem. No tutaj taki pierwszy przejazd. Muszę sobie GPS-a w ogóle wgrać, no bo z GPS-a tutaj to jest troszkę ciężko. No trzeba kręcić dużo, a GPS-a wiadomo, jedzie sobie prosto, nie omija nic, nie tego. Zależy jak się go ustawi, no nie. A GPS-a też nie używałem od 17 wręcz. Brakuje mi jeszcze drive controla tutaj. Nie wiem, czy jest jakiś drive control do 19, jeżeli ktoś się coś orientuje, może dać znać. No i teraz tak, jedziemy w ten oto sposób. Tylko żeby w ten oto tak ładny sposób się przeciąć. Nie no, chyba ładnie się przeciąłem, nie? Czekajcie, bo ja nie wiem, bo chyba coś tutaj posiałem, czy nie posiałem. Nie, posiałem, dobra, więc to jakoś szybko miniaturkę sobie chyba zaraz zrobimy. Bo teraz tu nie ma co. Nie wiem, takie coś. Nie wiem, coś takiego może to być. Ale w tych chwastach nie ma co miniatury zdjęć robić, bo to na razie jest brzydkie pole. A bezorkowo lecimy. No chwasty na wiosce trochę wyskoczyło, zielska na polu, ale no wiadomo, się ma możliwość uprawiania, więc od razu te chwasty sobie giną, jak widzicie. Także jest dobrze moim zdaniem. Teraz tak, tutaj pilnować się i dojechać dobrze do tego końca i podnieść w odpowiednim czasie siebie. Czyli lepiej na poprzeczniaku, o to chodzi. Oj, tutaj jeszcze jest raz, przejdę poprzeczniak. No, mówiłem, że dookoła się nie sieje nieraz, ale to tylko w niektórych sytuacjach, że od razu poprzeczniak się sieje. Niektórzy sieją raz przy razie, niektórzy sieją raz naokoło i tak nie wiadomo jak posiać. Jak w końcu będzie dobrze. Ja ogólnie sam sieję naokoło, no nie, ale to poznaniakiem, no nie porównujmy poznaniaka do kuna, tak? No ale myślę, że to pole szybko w miarę pójdzie, no nie jest ono jakieś wielkie. Wielkie po każdych rozmiarów to nie jest pole, więc... Teraz pytanie, bo to pole i tak się dzisiaj na odcinku nie wyrobię. Pewnie skończymy to siać poza odcinkiem, czyli na live.
No dzisiaj znowu mam wypadek, tak, w tą poniedziałki, wtorki, teraz tak będę miał praktycznie zarypany. No bo niestety wykłady, jeszcze raz wykłady, czyli no tak średnio bym powiedział, no ale trzeba pochodzić i tyle. Dobra. Nie, no ładny pole ogólnie wam powiem. Naprawdę wam powiem, ładne pole. I tak ja mówię co gadać, bo jest wschód od nas, to jest w sumie w południe. No i tak myślę, co dzisiaj, czy dzisiaj wrócę też o 20, czy wrócę trochę później. No jak wrócę trochę później, to live'a niestety nigdy nie było. No a tak sobie chociaż o 20 myślę, że wrócę. Wczoraj wróciłem o 19:30 już w domu. Nawet jak wrócę 19:50, to myślę, że na 20:30 się z live'em wyrobię, więc tak sobie na razie się zastanawiam, co i jak do wieczora, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. O, tutaj już trochę obsiałem, więc może teraz. O, to już takie. O, już będzie ładne. To pójdzie na kapselki. To pójdzie na kapselki. Czekajcie, a coś takiego. Ja wtedy mam o taką miniaturkę sobie zrobię. Tu widzicie, w ogóle mam na ływce ziarno, w razie co. No, nie wiozłem paletu, ładowarku, bo to się nie opłaca. I w łyżce jest od razu ziarno, w razie co, no trochę pada, wiadomo, trochę się zmoczy, to zaprawiony. Ale przynajmniej nie będzie się kurzyło, jak trochę namoknie. No i tak w sumie bardzo nie leje, bo widzicie, słońce się trochę przebija pomiędzy tymi chmurami. Czyli taki przelotny deszczyk. No ale no pada, ale to przynajmniej się nie kurzy, jak widzicie, jak siejemy. Tylko normalnie się sieje i to jest bardzo duży plus. W tym momencie. Dobra. Tu będziemy sobie wyjeżdżać w ten sposób. Opuścimy sobie i jedziemy sobie tutaj już. Zaraz do tego słupa dojedziemy. W ogóle ta choinka fajnie się wkomponowała w tym słupie. Nie wiem, kto taki mądry choinkę posadził. Ale ktoś na pewno był tak do tego oblicza mądry, żeby choinkę tu dać. To jest choina. 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 A ogólnie chyba pojutrze będzie, znaczy jutro chyba będziecie mieli odcinek z 13 lub bądź sprawdzenia polskich map, ale wieczorem będzie Giselberg oczywiście na live, więc no, myślę, że będzie git. Chyba Wołosinę sobie na live zrobimy. No, nie, tak myślę, że będzie też zmiana z tymi live'ami, będzie raz Osina, raz to. Bo to i tak jest jako seria, ta mapa. No i tak myślę, że tak, że dzisiaj będzie w tej Giselberg na live i jutro. A pojutrze, jak będzie już chyba 13, właśnie to zrobimy sobie. Nie, a nie, to jutro chyba, nie, pojutrze będzie 13, a to nie, to pojutrze będzie chyba Giselberg na live, a jutro zrobię sobie live z Osiny po prostu. Czyli takie to buty. Czyli takie to buty. No bo, jak, bo jutro planuję wam wstawić sprawdzanie, jeżeli coś ciekawego mapkę jakoś znajdę. Ale to wszystko zależy od tego, czy jakoś mapkę na sprawdzanie w ogóle uda się znaleźć. W ogóle cebula sobie kupił tutaj 60. To jest kurde burzuj, no nie, kupił 60, ale już się nagrał na tej mapie, ale chyba sejwa nie usuwa, nie będzie chyba grał, ale coś dzisiaj na live rano mówił, że tego, że na Ślimno wraca, no. Bo nie wiem, będzie grał sobie na ślinie tymi dżungirami, co tam ma. I dobra, też mam nie sobie na ślinę trochę tam czasami wrócić, ale nie mam na pomysłu na ślinę. Jak już to jakiś Ursus Katfanowy tam i tyle, i by była heja, jazda. Oj. No tu się ładnie sieje, mi się tutaj sianie podoba. Na tym polu, naprawdę wam powiem. I coraz to z każdym przyjazdem to pole się zmniejsza, no nie?
ono się takie duże wydaje. Mieszanie to jest ogólnie lekka robota w farmingu. No jeszcze z takiego większego pola do zasiania, tylko tam buraki będą. W ogóle na czwórkę i na dwójkę, na czwórce i na dwójce będzie owies. I rzepak. Jeszcze mogę ci napisać, co chcecie na czwórce i na dwójce. Ja myślę nad owsem, ale chyba może rzepak posieje. No bo trzy pola pszenicy, dwa pola rzepaku, tak się jakoś zagraje z tym. Oj, zapomniałem, że tu do końca mam dojechać. Dobra, to sobie cofniemy. Oj. I teraz jakoś nawet, albo to będzie na live, będzie z boza posianiu z losów na tej mapie. O Jezu, żebym się pierdolił, super. Albo zrobimy to na odcinku po prostu. Oj, takim siewnikiem koło słupa siać, to jest naprawdę wyzwanie. Uwierzcie czy nie, ale to jest naprawdę wyzwanie. Teraz trzeba wykręcić w ten sposób. I jakoś sobie to siać. Nie no, myślę, że tu już jak siewy się zaczęło, to już... Na to pole jak pójdzie, to już wszystkie pola pójdą, no nie? Ja jeszcze sobie sam dzisiaj... Pobiorę śliwną, bo cebula mówi, że on sobie sam poradzi grać na śliwie, ale coś mi się nie zdaje. Coś mi się nie zdaje. Co ja też dzisiaj pobiorę, przetestuję. Ale jak ja bym tam grał, to bym chyba kwadrakiem grał. Albo Big Budem. A ja ewentualnie to Ursusem Katfona. Naprawdę. Dobra, tutaj jest tak prima sort. No kurde. Gdzieś jakiś kurwa przeziębiony jestem. No, byłem chory 3 tygodnie temu. Koniec września byłem chory. No i tak kurde wyszło na to, że jeszcze nie wyleczyłem się do końca. Przed ostatnim tygodniu, jak byłem chory, zacząłem kaszleć. No to pod dzień dzisiejszy kurde kaszle. No i... Nie wiem, czy coś niedoleczone jest, czy co. W sumie w dupie to ma. Teraz tak, tutaj można sobie normalnie jechać w ten sposób. Mówię, jak mi coś się stanie, bo nie wiem, czy coś do tego, to wyjebane. Bo ja nie lubię być chory, nigdy nie raz choroba jest potrzebna, czy coś, ale... Nie lubię, bo wtedy nic ani się grać nie chce, nic ani się kąpi, w ogóle to nic nie chce się robić. W ogóle tak zaspoileruję, w styczniu jak zmienię kartę graficzną i parę pierdów w biurku, będzie pokaz stanowiska, bo co na razie to samego procesora w tej samej obudowie i mikrofonu nie będę wam pokazywał, no nie. Bo tak, klawiatura ma przyjarane LEDy i w tym problem. Myszka jeszcze działa, ale też stara do wymiany będzie. I w planie jest kupienie zestawu z myszką i klawiaturą za jakieś, powiem, nie skłamać, za około 300 zł, które kosztował, ale nie będę mówił, jaki to zestaw. Nowy fotel, bo ten już poździerany jest, to w kół. No już czwarty rok ma, więc no, ale teraz bez skóry fotel będzie, ale jaki to się dowiecie. I nowa karta graficzna i nowa obudowa i wtedy mogę nagrywać wam prezentację stanowiska całego DBS. No nie. No tak, nie ma co nagrywać starego kompa i tak. A, i jeszcze głośniki do wymiany będą. Ale głośniki to tam sobie kupię jakieś odbidychy, takie najprostsze, żeby były, bo lepszych głośników nie potrzebuję, bo ja głośników i tak mało używam, większość na słuchawkach siedzę, ale zawsze czytam jakiś film obejrzeć sobie nieraz czy coś. To głośniki małe są przydatne jakieś, no takie on małe z odbiedychy, bo nie eksperci znalazłem jakieś, to nawet teraz bym je mógł kupić dzisiaj, więc więc nie ma tego, nie ma potrzeby. No, większych głośników nie potrzebuję, naprawdę. No głośniki nie są nawet podłączone do komputera, one sobie stoją na biurku, bo stoją, a tak to siedzę na słuchawkach głównie. No ale wiadomo, głośniki trzeba zawsze w razie co mieć, bo nieraz trzeba do gości, chce sobie coś zagrać czy coś. No chociaż nie wiem, czy te głośniki za dwie do gier będą dobre, ale... Oj, zawsze coś tam wygrało, to będzie... Jakiś tam audio będzie, tak?
w jakiej jakości. No i kurczę, się udało. Myśmy prawie zasiali ten kawałek, prawie. No już to zostało, ale to już. Tu zostały jeszcze dwa takie kawałki. Ten winkielek później się zrobi, a teraz jak się najpierw taki winkel zasiewa, no bo te winkle to jest porażka totalna. No a pakiet teraz z silnikiem skrętnym weź tu się. Ale wszystko do pogodzenia idzie. Czyli mówię, trochę powinienem. W ogóle wczoraj mi słuchawki zaczęły trzeszczeć. Powiem wam, teraz niby nie trzeszczą chwilowo, ale no kurde, no od, klawiatura od kwietnia. Tak wam powiem. Nachodziła się. I nie działa. Miałem tracerkę mechaniczną. Ona była, no spoko była klawiaturą, ale co, przyciski się zaczęły zacinać. Pół roku niecały. No i do wyjebania. Ta tak samo pół roku niecały będzie do wypierdolenia. Słuchawki te skurde mam od kwietnia. Red Dragony. I te będą do wypierdolenia, bo szeftą. Myszkę tyle co mam dobrą, Rokata z podkładką. Podkładka jest do też do wywalenia, bo już cała powycierana jest, tyle lat to mam. No i myszkę też by trzeba było w końcu zmienić. Miałem wcześniej Genesisa, wtedy Rokatę. Od 2018 roku mam Rokata od zimy 2018. No, kupiłem za 5 dyszek sobie, kurde, Rokata w Media Expert, to kurde, dobry wybór był. Chyba sobie kupię klawiaturę Rokata i słuchawki Rokata i będę ją wtedy testował. No ale nie wiem, ile klawiatura Rokata kosztuje. Muszę zobaczyć Media Expert. No wiem, że kupię słuchawki klawiatura, ale to pewnie drogie, kurde, wciul. No wiem, kiedyś patrzyłem na mechaniczną Rokata, to ja bym tyle co musiał podkładkę zmienić i klawiaturę, tak? No chociaż ta myszka ma swój mankament jeden, nie ma bocznych przycisków, no nie? Ale fajnie się na niej gra, ogólnie fajnie leży, bo ma lekki przycisk, no nie? Fajnie w dłoniach leży, naprawdę. No ale co, ja tu będę się rozczulał na temat myszki mojej testowałej. No w sumie mogę popatrzeć, bo myszkę Rokata, jak mam od 2018 roku, to powiem wam, że jeszcze na żadną myszkę nie narzekam, że zawsze na myszki narzekałem, a na tę myszkę nie narzekam, bo jest bardzo przyjemna, było, bardzo się przyjemnie trzyma. Bo to Rokat w sumie, no nie? Więc. O Jezu. Już myślałem, że omijaka z nim zrobił, ale na szczęście nie. Dobra, ludzie, ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subika. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.